Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Joomla to proste. Tym razem rozbudujemy sobie nasz kontakt bazując tylko i wyłącznie na formularzu kontaktowym od Joomli. Czyli dodamy sobie jakieś pole, które będzie wymagane do uzupełnienia po stronie administratora, czy też bądź użytkownika, który będzie tym kontaktem dysponował i dodamy sobie jakieś dodatkowe pola, które będą nam pomocne przy wysyłaniu. A więc przechodzimy sobie, moi drodzy, na komponenty i kontakty. Przechodzimy sobie na pola. Jak widzicie, tutaj mamy dwa pola. Jeśli tego nie widzicie, to rozwincie sobie, być może jesteście w innym polu, w innej grupie pól. A więc przechodzimy sobie na kontakt i tu byśmy sobie chcieli utworzyć, załóżmy, skoro jesteśmy przy linkach, to utworzymy jakiś kolejny link. Wybierzemy sobie, że jest to grupa kontakt, żeby nam się grupowało, już wytłumaczę za momencik, o co w tym chodzi. Wybieramy sobie po HTTPS-ie, że chcemy, żeby pole było wymagane, no i powiedzmy Twój blog. Tak, niech skopiujmy sobie. Podaj adres do swojego bloga. Mamy ładnie. Przechodzimy sobie na opcję, czy tu coś chcemy. Chcemy, żeby się wyświetlało przy wszystkich. Dobrze. Chcemy, żeby było wymagane. Zapisujemy sobie zmiany. Teraz tak, mamy grupę, która się nazywa kontakt. No i trzecie pole to jest mój blog. Przechodzimy sobie na kontakty. Tym kontaktem to jestem ja. I tu mamy takie dodatkowe pole jak kontakt. I wpisujemy sobie. Załóżmy do mojego drugiego bloga. Tak jest. Bierzemy zapisz, zamknij. Wejdźmy sobie na stronę frontową. Odświeżmy sobie nasz kontakt i mamy oto trzecią pole. Dobrze. Dodajmy sobie teraz w takim razie coś, co będzie nam pomocne przy otrzymywaniu maili. Czyli przechodzimy sobie po raz kolejny na pola, ale tym razem wybieramy sobie pozycję mail. I mamy tak. Podaj swoją wersję Joomla. Utwórzmy nowy. Jak widzicie, do wyboru tutaj mamy kilkanaście opcji, ja tylko pokazuję tak, co może być, co mi w tym momencie akurat pasuje. Weźmy sobie, załóżmy, co byśmy mogli sobie wybrać, żeby było coś interesującego. Weźmy sobie na przykład, może listę. Twoja wersja PHP. A więc dodajemy sobie opis. Twoja wersja PHP. Dodajemy sobie tutaj. Załóżmy 5,5. Załóżmy 5,6, tak. Jakaś z gałęzi 7, to ktoś może być niepewny. I załóżmy najnowsza wersja 7.2.2. Żadnych pól żeśmy nie tworzyli nowych. Zapisujemy i zamykamy. I w tym momencie sobie odświeżmy nasz kontakt na stronie frontowej. I na końcu możemy sobie zobaczyć, że mamy twoja wersja PHP i rozwijamy sobie checklistę i możemy sobie wybrać, że mam wersję 4.0 i mam PHP 5.6. Ja już w tym momencie wiem, że wersja 4.0 nie da się zainstalować na PHP 5.6, bo niestety od wersji 4.0 będzie to tylko możliwe za pomocą interpretera 7.0 lub wyżej. Także miejcie to na uwadze, moi drodzy. Także takie można cuda sobie robić z normalnym
formularzem kontaktowym od Joomla, trochę kreatywności i naprawdę można stworzyć fajne rzeczy, nie korzystając z dodatków trzecich. Wiadomo, im mniej dodatków trzecich, tym strona być może bezpieczniejsza. To by było, moi drodzy, na tyle. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. To zawsze motywuje do dalszej pracy. Także do zobaczenia, moi drodzy, w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.